Miliony maseczek, fartuchów i kombinezonów ochronnych przyleciało dziś na Pyrzowickie lotnisko. Ten ogromny Boeing 747-400 ERF w wersji towarowej przyleciał do Katowic prosto z Wuhan na zamówienie firmy Zarys Zabrza. Sprzęt, który został zamówiony, trafi później przede wszystkim do szpitali. My jako firma medyczna tak naprawdę przygotowujemy się na potencjalnie drugą falę zakażeń i chcemy być dobrze przygotowani. Uruchomiliśmy produkcję w Polsce, ale to nie wystarcza, więc korzystamy z naszych chińskich fabryk, a paradoksem jest to, że większość fabryk produkujących środki ochrony indywidualnej znajduje się właśnie w okolicach miasta Wuhan. Więc jesteśmy tak naprawdę na końcu dużej operacji logistycznej ściągania olbrzymich ilości sprzętu do Polski. Ale to nie jedyny transport. Jutro kolejny ma wylądować w Rzeszowie. Boeing, który dziś rano wylądował w Pyrzowicach, wystartował wczoraj z chińskiego Wuhan. Leciał przez Nowosybirsk. Jego lądowanie wzbudziło ogromne zainteresowanie tzw. spotersów, którzy tłumnie zjawili się przy platformie widokowej. Nic dziwnego. Sam samolot to rzadki egzemplarz. Boeing wyprodukował ich w tej wersji zaledwie 40, a ich widok na polskich lotniskach nie zdarzał się często. Jego maksymalna masa startowa może wynosić 412 ton, a na pokład może wziąć nawet do 112 ton towaru, więc to są jego takie możliwości. Ma też bardzo duży zasięg. Teraz samolot zostanie rozładowany, a towar przewieziony do firmy, która go kupiła. Jutro Boeing poleci do Amsterdamu.